tablica chwały, miejsce do pokazania zasłużonych. Klasztor smoleński, datujący się z połowy XVIII wieku, znajduje się w Białgorodzie. Białgorod jest stolicą obwodu, 40 km od granicy z Ukrainą i niespełna 700 od Moskwy, europejska część Rosji. Przeczytałem, że znajduje się tutaj również szkółka niedzielna i tyle. Sąsiedztwo, jak widzisz. Na lewej tablicy przypominają rocznicę 1030 lat, czyli od 986 roku, kiedy to Ruś Kijowska, książę Władimir, przyjął chrzest. A z prawej strony setną rocznicę zabicia carskiej rodziny w nocy z 16 na 17 lipca 1918 roku. Hotel Continental. Cerkiew, jeżeli nie pomyliłem, Przemienienia Pańskiego. Na centralnej alei jest również Władimir Ilicz. Pierwszy gubernator Trubeckoj, Jurij Koljewicz. W Rosji jest zwyczaj podawania nazwiska, imienia oraz imienia ojca. Tutaj również pamiętają o bitwie pod Połtawą, kiedy to Piotr I pogonił Szwedów z powrotem. Galerię zasłużonych obywateli miasta oglądam na Placu Czerwonym. Na Placu Czerwonym w Kursku. Plac Czerwony nosi takie same imię jak ten w Moskwie, ale tutaj na środku jest tylko postać wodza rewolucji październikowej. Dom Sowietów to inaczej Dom Narodów. Pomnik kurskich bohaterów odwołuje się przede wszystkim do słynnej na cały świat bitwy na Łuku Kurskim. Wprawdzie ten pomnik mówi tutaj o całej II wojnie światowej, ale właśnie w czasie tej wojny Kursk zasłynął słynną bitwą, największą bitwą pancerną całego świata na Łuku Kurskim. Było to w lipcu i sierpniu 1943 roku. Tysiące czołgów walczyły tutaj o dominację praktycznie w czasie II wojny światowej. W wyniku tej bitwy Niemcy najpierw po klęsce stalingradzkiej, a później po przegraniu tej bitwy stracili inicjatywę strategiczną w czasie II wojny i nie odzyskali jej do końca wojny. Jednocześnie ta bitwa pokazała ogrom strat, które tu były. Ze strony Rosjan zginęło ponad ćwierć miliona ludzi i ponad 600 tysięcy było rannych. Ze strony niemieckiej 50 parę tysięcy i około 200 tysięcy rannych i chorych. Ale jednocześnie tutaj pozostało na polu walki ogrom sprzętu wojennego. Rosjanie zostawili ponad 6,5 tysiąca czołgów, Niemcy trochę mniej. Ale Rosjanie pomimo większych strat wygrali, dlatego że oni bardzo szybko mogli sobie pozwolić na uzupełnienie strat, a Niemcy nie.
No i skończyło się 9 maja za 2 lata. Sobór Zmartwychwstania Pańskiego znajduje się na południowej stronie Czerwonego Placu. Sobór Znamieński. A tutaj mam kierunek mojej drogi podczas tej podróży. Z Kurska jadę w stronę Woronerza, ale do Moskwy nie pojadę. Przy najważniejszej tutaj ulicy, jak zwykle ulicy Lenina, stoją takie monumentalne budynki. Dawniej centralny Univermag był to główny dom towarowy. Z boku tutaj na przykład mam dom książki. I ciekawe są tytuły. Książka polityczna, pedagogiczna, muzyczna, naukowa. Przypuszczam, że te pierwsze mało kto w tej chwili drukuje. Te budynki z takimi antycznymi zadaszeniami to dworzec kolejowy Orzeł, stolica obwodu orłowskiego. Miasto, które liczy sobie 318 tysięcy mieszkańców. Leży w zachodniej części Rosji, w pobliżu granicy z Ukrainą. Do centrum Orła przedostałem się tramwajem. Takim bardzo starym. Trzęsącym się, wolno jadącym, ale pozwolił mi zobaczyć przedmieścia. Mam pierwszego małego orła przy moście, nawiasem mówiąc, nad rzeczką Orlik, która nawiasem mówiąc wpływa do Oki, a ta z kolei jest dopływem Wołgi, ale o tym potem. Orlik. Tam prosto za tym zakrętem wpada do Oki. Na placu Karola Marksa jest kilka pomników. Jeden z nich poświęcono Leskowowi. Znajduje się tutaj również jego dom. Orzeł to również stare domy, zwłaszcza na opłotkach. Jest i motyw polski, polska moda. Dodaj tramwaje i taksówki i będzie komplet transportu miejskiego. Dzisiaj jest 2 września, stąd na ulicach jest pełno młodzieży. Młodzieży i nauczycieli. Wyróżniają się eleganckimi strojami i kwiatami, ci ostatni oczywiście. Pokazane przed chwilą działo i jeszcze troszkę tutaj stoi przed wojennym historycznym muzeum. Pokazany tutaj mini czołg nosi nazwę T-70. Na tej tablicy przed nim poinformowano, że brał udział w ciężkich bojach o Orzeł. Orzeł jako miasto zdobywano dwukrotnie.
w czasie II wojny światowej w 1943 roku byli tu Niemcy. Później miasto było odbijane, a przez to, że stało się to dwukrotnie, przez to no, zniknęło z miasta wiele zabytków. Miasto po prostu zostało zniszczone. Oponę można i tak wykorzystać, zwłaszcza starą. Jeszcze jeden widok na orzeł, tym razem znad Oki. Oka nie jest jeszcze zbyt okazała, ale do ujścia ma jeszcze trochę. Napis na tym pomniku, który jest tutejszym pomnikiem nieznanego żołnierza, mówi: wieczna sława bohaterom poległym w bojach za wolność i niezależność naszej rodziny, naszej ojczyzny. Niespełna 430-tysięczny Briańsk jest stolicą obwodu. Obwodu leżącego na pograniczu Białorusi i Ukrainy. Jestem w samym centrum, na placu partyzantów. Chwalą się partyzantką tutaj najbardziej, dlatego że w latach 1941-1943, wtedy kiedy to byli pod okupacją niemiecką, widocznie partyzantka działała tutaj. Wszędzie w tych rejonach widać wojnę, II wojnę światową. Od placu partyzantów oczywiście rozpoczyna się ulica, najważniejsza tutaj. Chyba nie muszę mówić jakiego imienia. Za kilka dni, 9, odbywają się wybory. Wybory do tutejszego Sejmu Rosji, nazwanego Dumą, oraz wybierają prezydentów miast. I jeszcze wracając do wyborów w Rosji. Nie zauważyłem tutaj na plakatach tak popularnego u nas opluwania jednej partii, popularyzowania negatywów jednego na drugiego. Briańsk leży na wzgórzach, na takim pofałdowanym terenie i wydaje mi się miastem bardzo zielonym. Zresztą jadąc tutaj także jechałem wśród raczej lasów i pól. Budynek Teatru Dramatycznego. Z drugiej strony ulicy Lenina teatrowi przygląda się Fiodor Tutczew. A z tyłu kolejny park. Nie wiem który. Na pewno jest to miasto bardzo zielone. Około 200 metrów dalej znajduje się kolejny plac. Plac z pomnikiem człowieka, który chyba ma najwięcej pomników w Rosji. Na koniec mojej wycieczki po mieście poszedłem w kierunku rzeki. Babuszki i zegar zdobią filharmonię.
widocznym z góry dużym terenie zielonym właśnie rzeka Desna, tworząc rozlewiska i wyspy, powoduje, że powstał taki prawie że kanion rzeczny. Wizerunki patriarchów świętych Cyryla i Metodego ustawiono właśnie przed Filharmonią.